Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla was grę Dr. Toppel's Adventure. Gra pochodzi z 1987 roku, a wydała ją firma Taito. O co w niej chodzi, to chyba mniej więcej już widzimy w tej chwili na ekranie. Taka no, pozytywna strzelawka, jak ja bym to określił. Dobrze, tak jak zwykle na początku bywa, wrzucamy sobie trzy żetoniki. I rozpoczynamy rozgrywkę. Po prostu strzelamy w jakieś, nie wiem, mrówki, biedronki. Biedronka chyba to szybciej. Ja to nazywam pozytywnymi strzelawkami z uwagi na to, że nie ma tutaj jakiejś tam krwi, przemocy czy czegoś. No po prostu sobie strzelamy, bo lubimy sobie strzelać jakieś tam takie właśnie dziwne stworki. O. Gra nawet dla jakichś tam małych dzieci może być. Także... O, i teraz w nas zaczynają też strzelać. O, właśnie, rozwaliłem się niestety. Nie wiem, ile jest żyć, od razu mówię. Ale zaraz się przekonamy. Nie wiem też, czy jest kontynuacja. O. Uciekła mi. O! O, ładnie. No co jest? Oj! Niestety nie. No i co dalej? Wpis jakiś? Wpisu nie widzę, kontynuacji nie widzę. No nic. Próbujemy dalej. Szkoda, że nie ma kontynuacji, szkoda, że nie ma wpisu. No wpisu nie ma dlatego najprawdopodobniej, bo za mało punktów zdobyłem, a kontynuacji... No cóż. Po prostu muszę się wyćwiczyć w tej grze i wtedy będę miał pewnie i wpis. O, właśnie tak trzeba. O, niestety. Teraz się udało. Teraz się udało, ładnie. Teraz się udało też, ładnie. Oj! Udało się! Złapałem, słuchajcie! O, to co? To trzeba łapać? To co z tym robić? Bo nie wiem, co z tym robić, słuchajcie. Łapiemy to, czy nie łapiemy, jak mówicie? A, nie ma co ryzykować. O, tu cały grad pocisków. Ale udało się zestrzelić. O, tu mi się też ładnie udało, widzicie? A, niestety. Aha, czyli to trzeba zestrzeliwać. Dobra. Bo to daje nam po prostu punkciki. No, rozumiem. O, patrzcie, jak to urosło ładnie. O, zepsuło mi. Ajajajajajaj. A te gwiazdki połapiemy. Łapiemy albo i nie łapiemy, już sam nie wiem. A, chyba nie łapiemy. Bo mnie właśnie rozwaliło. Ciekawe, czy wpis będzie. Czy będzie wpis? Patrzcie, nie ma wpisu. No dobra. Nie ma to nie ma. Gramy dalej.
Oj, oj, oj. Nie poszczęściło się. Ale gierka... Oj, nie zdążyłem. Ale gierka taka, no... sympatyczna. Wielki minus, że właśnie nie ma tutaj kontynuacji. Bo bardzo by się ona przydała. Bardzo. Oj. A, skończyły nam się żetoniki. No dobrze, to wrzucamy jeszcze w takim razie powiedzmy 3. No i zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Trochę już się wprawiłem, więc jest szansa, że może akurat będzie lepiej. O, co jest? Że nie mogę pocelować. Oj! Nie, nie, nie. Nie o to nam chodziło. Nie o taką Polskę my walczyli. No co jest? Kurczę, no nie wziąłem tego widzenia. O, teraz coś z obrazem się dzieje. To zakłócenie na obrazie, które tam przed chwilą widzieliście, to najprawdopodobniej po prostu wina tego mojego emulatora. To nie jest fizyczna maszyna, tylko emulator uruchomiony na Raspberry Pi, na takiej platformie. Także... tak to wygląda. Może kiedyś uda się, że tak powiem, zrobić streama właśnie z takimi gierkami, do czego mnie tutaj niektóre osoby gorąco zachęcały. No zobaczymy. Mam pewien pomysł na zrealizowanie tego, ale... oj... ale zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No co jest, kurczę? Nie mogę pocelować w to. Aj. Oj, 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 oj. Nie udało się. Oj, 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 oj. Rozwaliłem, ale oni mnie rozwalili. Dobra. Nie udało się. O, teraz mamy. Mamy. Oj. Już nie mogłem ryzykować. Oj. Niestety, nie była to dobra decyzja. No i chyba jeszcze jeden żeton mi został z tego, co widzę. Widzę, no... tak mi się wydaje, bo nie widzimy na razie. O, teraz widzimy. Ładnie. 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 Oj. Za duże. O! Niestety pocelowali we mnie.
nie? Oj, nie. Nie było teraz ładnie. Dobra, to sobie już odpuśćmy. Ładnie. No nie udało się. Ładnie. Ładnie. No co jest? Mało brakowało i nie zdążył chwycić. Lepiej nie ryzykować. Tu ładnie. 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 Oj, nie udało się. Oj. Koniec gry. Chyba to już był ostatni żeton. Zaraz zobaczymy. Dosyć długo się tutaj ta plansza wyświetla. No niestety, skończył się żeton. Dobrze, ode mnie to tyle na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia lajka, ewentualnie dislajka. No i do kolejnego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.